Cześć, to Magdalena. Kończy się powoli luty, a na kanale jeszcze w tym roku nie było ani jednego omówienia dzieła antycznego. Czas to naprawić i proponuję zrobić to z przytupem, mianowicie wkroczmy dziś na terytorium epiki rzymskiej wraz ze Stacjuszem oraz jego Tebaidą. Dzieło może w dzisiejszych czasach nie jest superhitem wydawniczym, ale po pierwsze ja je lubię, po drugie chyba nie ma o nim żadnych materiałów na YouTubie, a po trzecie w końcu udało mi się w tym roku nabyć własny egzemplarz, czym się strasznie, strasznie cieszę i tą radością chciałam się po prostu podzielić z Wami, także zapraszam Was na fanowską, absolutnie fanowską, bo ja to naprawdę lubię, tyradę o Tebaidzie Stacjusza. Jest tylko jedno polskie tłumaczenie, pochodzące z 96 roku. Jest to tłumaczenie autorstwa Mieczysława Broszka, tak więc kwestię polskich przekładów mamy zamkniętą bardzo, bardzo szybko tym razem. Jeżeli chodzi o sposób, w jaki Tebaida doszła do naszych czasów, to mamy jeden pełny manuskrypt. Pochodzi on z IX wieku, z francuskiego opactwa w Corbie. Natomiast oprócz niego mamy jeszcze kilka manuskryptów, w których zachowały się obszerne fragmenty. Jeżeli chodzi o pierwsze wydanie drukowane, to jest to rok 1470 i dokonano go w Rzymie. I czas najwyższy przejść już oczywiście do samego autora. Wiemy, że urodził się około 45 roku naszej ery. Wiemy, że jego ojciec był nauczycielem retoryki. Na pewno Stacjusz w związku z tym musiał być, tak jak inni wykształceni Rzymianie dwujęzyczni, pochodzili z Velii, natomiast po jakimś czasie Stacjusz senior, jeżeli tak się nazywał, bo tak naprawdę nie wiemy do końca jak się nazywał, przeprowadził się, zakładamy, że wraz z rodziną, a co najmniej z synem, do Neapolu i tam przez długi czas nasz poeta dorastał. Tam również po raz pierwszy dał się poznać na zawodach poetyckich, ponieważ takie wtedy urządzano. Najważniejsze w jego karierze były zawody albańskie. To był taki festiwal zainicjowany przez cesarza Domicjana i on tam wygrał. Zwróciło to uwagę przede wszystkim na dworu cesarskiego, na jego samego oraz jego twórczość i on te konszachty z dworem miał. Zresztą na tych zawodach przedstawił utwór, który poświęcony był kampaniom wojskowym Domicjana w Germanii i Dacji, więc ten utwór się nie zachował. Zakłada się, że był to dobrze napisany, ale jednak, co tu dużo mówić, panegiryk. No ale słuchajcie, to jest starożytny Rzym. Żeby się wybić, trzeba się trochę podlizywać cesarzowi, co tu to tam. Nie ma innej opcji. Z tego co wiemy, Stacjusz nie był jakoś szczególnie zaangażowany politycznie, ale te związki z dworem cesarskim miał, nawet przez jakiś czas później mu to zarzucano, co tu dużo mówić, bo zdarzało mu się tu i ówdzie popełnić jakiś tam utworek na cześć. Na pewno od 69 roku mieszka już w Rzymie i jeśli chodzi o jego związki z dworem, o ludzi, którzy go wspierali i o pewne tam detale z jego życia, no to większość z nich znajdziemy tu. W zbiorku zatytułowanym Sylwy, to jest zbiór takich mniejszych form poetyckich, w 5 księgach, w których Stacjusz bardzo często odnosi się do wydarzeń ze swojego życia, między innymi ja o Sylwach kiedyś opowiem Wam osobno, w tej chwili nie będę się w to zagłębiać. Jeśli chodzi o ostatnie lata życia poety, to on się troszeczkę załamał po tym, jak przegrał w któryś z zawodach poetyckich kolejnych i postanowił wrócić do Neapolu i wydaje się, że chyba tam właśnie dokonał żywota. Jeżeli chodzi o spuściznę literacką poza Sylwami i poza Tebaidą, to zachował się jeszcze obszerny fragment jego kolejnego eposu zatytułowanego Achilleida, który niestety nie został przez niego nigdy ukończony. Mamy nieco ponad 1000 wersów, czyli pełną pierwszą księgę i kawałek drugą. No jak można się domyślać z tytułu, oczywiście epos poświęcony był Achillesowi i wojnie trojańskiej. Wiemy również z twórczości innych poetów, przede wszystkim Juvenalisa, że Stacjuszowi zdarzało się pisywać także i inne formy literackie. On wymienia przede wszystkim jego mimy, czyli takie lekkie formy komediowe i wymienia tytuł jednego z nich, mianowicie Agawę. Juvenalis zresztą daje nam także pewne wyobrażenie o tym, jak utwory Stacjusza przyjmowane były w starożytnym Rzymie. Do słodkiej Tebaidy cały naród płynie, gdy Stacjusz dzień czytania wyznaczając w mieście wzbudza powszechną radość, bo słodyczą pieści słuchaczy i tłumowi rozkoszy da wiele. Patrzcie, jak ładnie ten Juvenalis o naszym dzisiejszym bohaterze pisał, aż chce się pędzić dalej już do samego eposu, prawda? Tebaida, epopeja bohaterska w 12 pieśniach, jak mówi nam ta
niezbyt piękna okładka, bierze sobie za temat bratobójczą walkę o władzę między synami Edypa, Eteoklesem i Polinejkesem. Także poruszamy się tutaj po bezpiecznym gruncie mitologicznym. Wcześniej opracowywali go oczywiście inni twórcy. Przede wszystkim powinnam tutaj wymienić trzech wielkich tragików. Mamy siedmiu przeciw Tebom Aeschylusa. Mamy oczywiście kilka tragedii związanych z rodem Labdakidów autorstwa Sofoklesa. No tutaj chociażby Antygona, tak, którą czytaliśmy raczej wszyscy w szkole. Mamy również odniesienia u Eurypidesa, chociażby jego Fenicjanki. Ale wspomnieć oczywiście w tym kontekście chciałabym także o tragedii rzymskiej i jedynym zachowanym jej twórcy Senece, który również Fenicjanki, tutaj zatytułowane akurat kobiety fenickie, też opracował na gruncie literatury łacińskiej. Od razu powiem, że streszczać detalicznie całości nie będę, ponieważ tu się dzieje zdecydowanie za dużo. Oczywiście nakreślę Wam, co mniej więcej dzieje się w każdej z 12 ksiąg. Skupię się przede wszystkim na pierwszej, ponieważ ona jest najważniejsza. Tutaj jest zawiązanie całej akcji i ona od razu pokazuje charakter, jaki ta całość będzie miała. Przede wszystkim w kolejnych, poza pierwszą księgach, będę się chciała skupić na takich smaczkach i detalach, które przyniosły mi najwięcej frajdy w czytaniu, czy gdzieś tam poruszyły moje serduszko. Nie chcę Wam tutaj, wiecie, omówić każdego zdania, bo to nie ma najmniejszego sensu. Chcę Was przede wszystkim zachęcić do tej lektury, bo to jest coś, co do czego jestem niesłychanie entuzjastycznie nastawiona. Chciałabym Was tym entuzjazmem, jeśli się da, jakoś tam zarazić. Zgodnie z najstarszym wzorcem poezji epickiej, oczywiście tutaj także wszystko będzie zaczynało się od inwokacji, która no, jest tradycyjnym przede wszystkim zwrotem do musa, a po drugie w pierwszych zdaniach powie nam, jaka jest tematyka dzieła. Braci opiewać zmagania w bezbożnej walce i wrogiej o władzy pełnienie na zmianę w Tebach przewiną splajonych, pieryjski ogarnął mnie zapał. Od czego zacząć każecie, boginie? W następujących kilku pierwszych wersach poeta nakreśla nam cały kontekst mitologiczny, praktycznie słuchajcie, od założenia Teb, ale robi to bardzo szybko, takimi dosłownie jedno-dwusłownymi wzmiankami. Tak żebyśmy po pierwsze wiedzieli, że on oczywiście tę mitologię zna, po drugie od razu nam mówi, że no słuchajcie, ja bym mógł o tym opowiadać godzinami, ale nie mogę opowiadać o wszystkim, gdzieś konkretnie muszę zacząć, dlatego postanowiłem zacząć od Edypa i Okasty, ich małżeństwa i od klątwy, którą Edyp po utracie już władzy postanowił rzucić na swoich synów. Ale jeszcze zanim się rozpędzi, no to wiecie, musi być taka malutka inwokacja do Domicjana, no żeby nie było mu przykro. Idziemy dalej. Do samego Edypa, który wzywa Tyzyfonę, jedną z Eryni, modli się do niej i jednocześnie rzuca klątwę. Przeciw smutnemu, że nie króluje i słowem nie rządzę, powstali synowie. Z jakiegokolwiek oni związku urodzeni, dumni o boleści, już dawno rządząc nastają na mą ślepotę, mą śmierć. Ojcowskich nienawidzą żalów. To ty przynajmniej z powinności, mścicielko, wkrocz tu i wszystkich potomków zdaj na ukaranie. Krwawy ich przystrój diadem, który ja sam pazurami krwawymi wydarłem i podniecona tym ojcowskim przekleństwem idź między braci. Niech więzy rodzinne rozedrze żelazo. A pozwól mi tartarejskiej otchłanie królowo upragnionej dożyć kary. Niech rychło młodzieńców duch idzie z tobą. Tylko ty przyjdź łaskawa. Poznasz, że to moje syny. No, trzeba przyznać, mocarna klątwa. Tyzyfony oczywiście nie trzeba długo prosić, to jest krwawa bogini zemsty, ona bardzo chętnie na takie wezwanie wpadnie, tak i wpada oczywiście i tutaj. I jej działanie, trzeba przyznać, jest natychmiastowe i dość spektakularne. A kiedy tylko ta furia spiesznie stanęła na zamku kadmejskim i dom ten zaraziła zwykłym mu szaleństwem, od razu namiętności wzburzyły braci umysły i szał właściwy rodowi opanował ich serca i radości przeciwna zawiść i lęk rodzący nienawiść. A potem sroga władania żądza, zewranie rządów na zmianę, ambicja niecierpiąca prawa kolejności, słodycz sprawowania najwyższej władzy przez jednego i towarzysząca wspólnym rządom niezgoda. Jak pamiętamy z mitu, synowie Edypa, panowie Eteokles i Polinejkes mieli rządzić naprzemiennie, każdy z nich o rok po roku, a ten, który akurat nie rządził, miał się udawać, no, gdzieś tam na jakieś takie jakby czasowe wygnanie. Oczywiście system ten ze względu na ich charaktery działał bardzo krótko, ale na dobrą sprawę on jest głupi, on rodzi szereg problemów. Pierwszy z nich jest taki, że następstwo władzy jest bardzo szybkie, jest zdecydowanie za szybkie, żeby była tej władzy jakaś sensowna kontynuacja, żeby ten jakiś ład, który władza powinna wprowadzać, rzeczywiście miał szansę zaistnieć.
I lud ma tutaj okazję wyrazić swoją dezaprobatę do tej, jak to określa, wymuszanej zmienności fortuny. Z drugiej strony jednak podnosi się głos, że z kolei władza nieograniczona też nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego względu, że ktoś, komu nigdy nikt nie zagraża, bardzo szybko będzie miał szansę stać się tyranem i będzie miał szansę stać się zbyt surowy. Ta władza go po prostu zepsuje. Także wydaje się tutaj Stacjusz, tej pierwszej księdze, sugerować, że co jakiś czas następstwo władzy jest pożądane, ale nie za często. Chwilowa akcja przenosi się akurat na Olimp, gdzie mamy Jowisza i spółkę, a właśnie tutaj oczywiście imiona bohaterów będą imionami greckimi, ponieważ są to bohaterowie z kultury greckiej, ale ponieważ bogowie mieli inne imiona w panteonie rzymskim, no to tutaj oczywiście będziemy używać imion rzymskich, przynajmniej w odniesieniu do bogów. Dlatego nie Zeus, a Jowisz. I Jowisz ma dość. Dość ma problematycznego rodu Labdakidów, dość ma, jak to ujmuje, ciągłego grzeszenia ludzi i problemów związanych z tym, że on jako to wcielenie losu i sprawiedliwości najwyższy musi się w kółko zajmować karaniem grzeszników, a po prostu nieszczególnie go to bawi i on postanawia te kwestie rozwiązać bardzo radykalnie przy pomocy wojny. No bo wiecie, jak się chce wytępić grzeszników, to najlepiej nie tylko ich, ale wszystkich wokół i najlepiej zaangażować do tego jeszcze jakieś obce siły, że przy okazji wytępi się całą masę innych ludzi. Detal. Co więcej, jeśli chodzi o swoje motywacje, to Jowisz gdzieś tam się w ogóle zaczyna cofać w mitach aż do czasów Tantala. No i oczywiście, skoro Teb nie zamierza karać sam osobiście, no to musi wybrać jakieś królestwo, które na nich napuści i postanowił wybrać Argos, ulubioną miejscówkę jego żony, Siłonony, tak, bo w tym małżeństwie brakowało problemów, trzeba było stworzyć kolejny. Jowisz generalnie znany jest z tego, że w środkach nie przebiera, mimo że ileś tam pokoleń wcześniej dosłownie zjadł rozum w postaci tytanki Metis, no to jednak logika nie jest jego najmocniejszą stroną, co wytyka mu oczywiście Junona. Najpierw pyta przede wszystkim w ogóle, dlaczego chcesz w to wszystko mieszać Adrastosa i Argos, co oni się kurczę zrobili, a po drugie od razu przechodzi w tyradę o swojej nienawiści do Teb. Nienawidzę miasta, w które jawnie wchodzisz, gdzie piorunami dajesz znak świadomy wielkiego związku i do mnie należące miotasz błyskawice. Teby niech zmyją swe grzechy. Lecz czemu Argi wrogami ich czynisz? Junona wie, że nawet jeżeli Argos, jej ukochane miasto, wygra tę wojnę, bo przecież ma jakąś tam szansę, to koniec końców i tak niesamowicie na tym ucierpi. Po drugie, zauważa jeszcze, dość moim zdaniem przytomnie, zresztą jeżeli ludy mają pokutować za dawne przodków winy, a troskliwości twej się przypomina postanowienie owo późne co do przeglądu starych wieków, to kiedyż dokona się wreszcie obmycie świata z grzechów i uzdrowienie czasów od podstaw? Trzeba przyznać, że bardzo ważne pytanie, szczególnie w kontekście tego, że Jowisz też na przykład swojego ojca okaleczył, więc koniec końców, cofając się coraz bardziej w przeszłość, pewnie na jakimś etapie musiałby ukarać sam siebie, chyba że sprawiedliwość dotyczy tylko ludzi, a bogów nie, no to wtedy trudno. Jowisz oczywiście na jej jakże dobre pytanie odpowiada i jego odpowiedzią jest, bo tak. Tak postanowiłem, nie będziemy o tym dyskutować. Jeżeli ktoś ma problem z moim procesem decyzyjnym, to trudno jego pech. A teraz, drogi mój chłopcze Merkury, chodź tu, bo mam dla ciebie zadanie. I wysyła swojego syna do Krainy Zmarłych, żeby stamtąd wywiódł on ducha Laiosa, czyli ojca Edypa, ponieważ ten duch będzie potrzebny do przepowiedni w następnej księdze. A my w międzyczasie mamy okazję spędzić trochę czasu z Polinejkesem, który błąka się po bezdrożach w bardzo niesprzyjających warunkach meteorologicznych, ponieważ jest zimno, pada, jest burza. I muszę przyznać, że prawdopodobnie nikt nie opisuje burzy tak fantastycznie jak Stacjusz. To, co tutaj znajdziemy, jest absolutnie zjawiskowe, natomiast Polinejkes błąkając się oczywiście dociera do Argos i nie wiedząc co ze sobą począć i nie chcąc też szczególnie moknąć, no to chowa się pod takim jakimś daszkiem wystającym z muru, ale nie jest jedyną osobą, która ten daszek sobie upatrzyła, ponieważ za chwilę dołącza do niego Tydeusz, który również błąkał się po bezdrożach z nieco innego powodu. On po prostu kogoś zabił w miejscu, z którego pochodzi i musiał, co tu dużo mówić, serwować się ucieczką. Szybko się okazuje, że no ten daszek po prostu ich dwóch nie pomieści i trzeba to jakoś rozwiązać. Zamiast spróbować się dogadać, to panowie co robią? No po prostu zaczynają się lać.
Ale nie, że jakiś tam, słuchajcie, taki pojedynek kulturalny. Nie, nie, oni się centralnie tłuką po ryjach. I ta ich burda jest na tyle głośna, że rzeczywiście budzą pół miasta, w tym budzą również króla Adrastosa, który wychodzi na zewnątrz i zadaje im takie bardzo uzasadnione w tym kontekście pytanie. Skąpicie dać człowiekowi trochę spoczynku i snu? I dodaje, gniew wasz wielki wskazuje, żeście niepospolici. I pyta, o co właściwie im chodzi. Ta wzmianka o gniewie oczywiście jest nawiązaniem do Iliady. I tutaj muszę zwrócić waszą uwagę, że jeżeli chodzi o herosów wywodzących się oczywiście z warstw arystokratycznych, bo oni wszyscy się z takich wywodzą, no to oni są bardziej na każdym możliwym polu. Zawsze lepiej wyglądają, są wyżsi, silniejsi, ale również ich emocje zawsze są takie bardziej przesadzone, bardziej intensywne, bardziej też jakby uzasadnione. W ich gniewie jest jakiś taki nadludzki, można powiedzieć, element. On zawsze popycha ich za mocno do zbyt heroicznych, przynajmniej w rozumieniu tamtych społeczeństw, czynów. Innymi słowy, nikt nie gniewa się tak epicko, jak uzbrojony po zęby arystokrata. I tyle. No a teraz to się już wybudził, trudno, do spania już nie wróci. Postanawia idiotów pogodzić, trochę na zasadzie nie obchodzi mnie, kto zaczął, podajcie sobie ręce i wejdźmy gdzieś, gdzie jest ciepło i jest jedzenie. Ja wam wyznaczę jakieś kwatery do spania i tyle. Jakby bądźcie moimi gośćmi na tę noc. Pamiętajmy, że w tej rzeczywistości mitologicznej obowiązuje tak zwana ksenia, czyli prawo gościnności i oczywiście Adrastos musi im coś takiego zaproponować. Poza tym, że tak po prostu też po ludzku chce. No i wchodzą do zamku, a w zamku jest trochę więcej światła i Adrastos ma okazję się panom przyjrzeć i okazuje się, że obaj są niesłychanie stylowo ubrani. Jeden mianowicie ma pelerynę ze skóry lwa, a drugi ze skóry dzika. I zaczyna łączyć kropki i zapala mu się lampeczka, bo była przepowiednia, zgodnie z którą Adrastos miał swoje dwie córki, jedyne jego dzieci, wydać za lwa i dzika. No dobra, i księgę pierwszą mamy za sobą. Widzimy już, co nas będzie czekało, jaka będzie dynamika mniej więcej tych wydarzeń. Mamy nakreślone wszystkie już najważniejsze na dobrą sprawę osoby dramatu i przechodzimy do księgi drugiej. I tutaj mamy okazję potowarzyszyć Merkuremu, który wyprowadza Laiosa z Królestwa Umarłych. Docierają oczywiście do Teb i tam ukazują się we śnie Eteoklesowi, którego przestrzegają przed Polinejkesem, sugerując, że ten może nie chcieć czekać roku, bo przypominam, ten rok, który ma rządzić Eteokles, cały czas sobie trwa. To nie jest tak, że Polinejkes już został w jakiś sposób przez brata skrzywdzony. Absolutnie jeszcze nie. Natomiast ci dwaj oczywiście go przed tym ostrzegają i Eteokles zaczyna być podejrzliwy. Tam zaczyna kiełkować takie właśnie ziarno paranoi związanej z tym, że będzie musiał tę władzę, którą aktualnie sprawuje, oddać. W międzyczasie u Adrastosa kontynuowana jest uczta zaręczynowa i on ma taki nieco dziwny tok uzasadnienia tego, dlaczego akurat za tych dwóch chce wydać swoje córki. Uwaga, oto wasz zaszczyt zdobyty twardej przeżyciem nocy. Jako uzasadnienie, czemu chce ich zazięciów, po prostu rewelacja. Daliście se po razie pod murem? Proszę bardzo, oto księżniczki dla was, zasłużyliście chłopaki. W każdym razie wszyscy uznają, że nie ma co czekać i natychmiast następuje podwójny ślub. Podczas ślubu, oczywiście podczas ofiar, można dostrzec pewne niepokojące omeny i tutaj widać niekonsekwencje działania bogów, bo najpierw, wiecie, była przepowiednia, że te dwie mają wyjść za tych dwóch. Świetnie, to wykonujemy wolę Bożą i podczas tego ślubu nagle są znaki ostrzegawcze, że to jest w ogóle głupi pomysł. Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. A w międzyczasie Polinejkes podczas swojego ślubu, zamiast zajmować się Argeją, swoją prześliczną, młodziutką panną młodą, to zaczyna knuć. Co tu zrobić, żeby odzyskać władzę w Tebach? Argeja oczywiście durna nie jest i od razu widzi, że coś jest z jej małżonkiem nie halo, pyta, o co mu chodzi i zaczyna się rozmowa na ten temat, do której oczywiście za chwilę włącza się Tydeusz i ofiarowuje się jako posłaniec, jako ten, który pójdzie do Eteoklesa upomnieć się o prawo Polinejkesa do władzy. Oczywiście Tydeusz w tym momencie równie wspaniałym, co Polinejkes, okazuje się mężem, ponieważ jego młoda panna Deipyla także oczywiście protestuje. Dopiero co wyszła za mąż, a ten już się wybiera na kolejną włóczęgę, ledwo z jednej
zdążył się wysuszyć na dobrą sprawę. No ale trudno, jaki nasz bohater jest, taki jest. Jak postanowił, tak zrobił, poszedł do Teb, no i to jego poselstwo w Tebach, no jak moglibyśmy się spodziewać, nie idzie szczególnie dobrze. Wprawdzie on nikogo fizycznie nie atakuje, ale Statiusz podkreśla, że nie mając biegłości w wymowie i ulegając zapalczywości, ostrymi w słusznej sprawie przemówił słowami. Czyli no, wysłaliśmy w poselstwie buca bez okłady, któremu słowo dyplomacja jest obce. Z jednej strony skończyło się groźbami, z drugiej strony skończyło się zasadzką, no ponieważ Tydeus jest rzeczywiście wielkim, fantastycznym wojownikiem, no to on z tej zasadzki wyszedł cało, zabił całą masę Tebańczyków. To jest bardzo długi i taki bardzo, powiedziałabym, homerycki passus, bo tam trup ściele się gęsto i spektakularnie. I kończy się to tak naprawdę zostawieniem przy życiu jednego człowieka, Majona, który ma wrócić do miasta i przekazać, co się stało. I wszystko pięknie, gdyby nie literówka. Ponieważ na koniec tego passusu Pallas, która, czyli Atena, która pomagała oczywiście Tydeusowi, daje mu poradę. Tylko że w literówce jest, daje mu doradę. Krops rybny. I jeszcze to wszystko przy kimś, kto nazywa się Majon. No ja wiem, to jest przypadkowe, ale musicie przyznać, że to połączenie dorady z Majonem to jest po prostu czyste złoto. Ale dobra, nie zajmujmy się głupotami. Na co chciałabym przede wszystkim w tej księdze zwrócić uwagę, to na to, że pojawiają się tutaj kolejne odniesienia do Bachusa. W księdze pierwszej Junona mówiła o tym, że nienawidzi Teb ze względu na wielki związek. To związek z Semele, z którego Bachus się właśnie narodził. I tu właśnie, na pierwszym planie mamy ten konflikt między braćmi, którzy walczą o władzę, ale na drugim planie mamy ten rodzinny w sumie konflikt bogów między macochą a synem jej męża. Bo przeważnie w eposach jest tak, że no ten konflikt nigdy nie jest tylko i wyłącznie na jednym poziomie, tak? Tak jak w Iliadzie mieliśmy gniew Achillesa, ale ten gniew Achillesa był szerzej wpisany w kontekst gniewu Hery i Ateny o to, że przegrały z Afrodytą. Tak tutaj mamy konflikt między Junoną a Bachusem, który przeradza się w konflikt między jego miastem i jej miastem. Ale idziemy już do księgi trzeciej. Tydeus opowiada, jak mu poszło jego poselstwo i jak bardzo spektakularną klęską się ona zakończyło. I pada postanowienie o tym, że no, trzeba coś z tym zrobić bardziej. Idziemy na wojnę. Jowisz wysyła do Argos Marsa po to, żeby on pobudził takiego ducha bojowego. Ale zanim Mars jeszcze wyruszył, to mieliśmy taki drobny, uroczy w sumie, epizod z Wenus, która próbowała go powstrzymać przed wyruszeniem, o dziwo rozmową, a nie łóżkiem, dla jasności. I Mars wypowiada takie znamienne słowa. Mówi o tym, że Wenus jest jedyną osobą, która jest w stanie powstrzymać jego gwałtowność i cokolwiek mu nakazać. I to jest ewidentne odwołanie do hymnu do Wenus, który rozpoczyna De Rerum Naturalum, ponieważ Statiusz jest nie tylko poetą zdolnym i oryginalnym, ale jest również poetą oczytanym, o czym co chwilę będzie nam przypominał, bo tutaj oczywiście tych nawiązań do innych dzieł literackich będzie dużo. W międzyczasie natomiast nastaje księga czwarta i wojsko zaczyna szykować się do drogi. I nie jest ciekawie, trzeba przyznać, bo podczas składania ofiar znowu pojawiają się nie za dobre omeny. Nadszedł dzień ustalony. Pada należne gromowadcy i gradywowi mnóstwo bydła, lecz wieszczak trwożny nie widzi w żadnych wnętrznościach powodzenia. Ale wojsku dobra robi nadzieję. Tłumnie przy swoich się cisną dzieci i żony i ojce i zastępują im drogę na progach wysokich. Nie ma miary we łzach. Ociekają nimi puklerze i szyszaki żegnających się w smutku. U wszelkiej broni się wiesza dom, za którym będzie się tęsknić. Miło całować zapięte hełmy, objęciem nachylać ku sobie wierzchołki ich groźne. Tak ci, którym się tylko zbroja i tylko śmierć podobała, popadli w płacz i łkanie w bojowym przy tym stygnąc gniewie. Trzeba przyznać, pięknie i moim zdaniem bardzo przejmująco opisane pożegnanie wojska, po którym następuje katalog. I tutaj będziemy mieli zgodnie z wcześniej ustaloną wersją mitu, przede wszystkim u Aeschylosa, katalog tych słynnych 7 wodzów, którzy wyruszyli przeciw Tebom. Jest to oczywiście katalog nawiązujący do słynnego katalogu okrętów w Iliadzie, ale ponieważ tutaj mamy zdecydowanie mniejszą ilość wodzów i bohaterów do opisania,
to nie będzie to taka po prostu zwykła lista, tylko będzie można troszkę nad każdym z nich się pochylić, opisać go bardziej, z charakteru, z wyglądu, też dać no jakieś takie, wiecie, jak to się pięknie mówi, backstory. Oczywiście nie będę wam wszystkich ich wymieniać, natomiast chciałam zwrócić uwagę na Hipomedonta, który ma pornosa wyrzeźbionego na zbroi. Mówię serio. Zawsze jest jakiś motyw, przede wszystkim na napierśniku i tarczy ozdobny w eposach. Oczywiście najsłynniejsza jest tarcza Achillesa, ale tutaj mamy Hipomedonta, który, uwaga, ma 50 łóż małżeńskich grzesznych furii się parzy przy świetle nieszczęsnym, ponieważ jego motywem przewodnim jest noc Danaid. Spuśćmy na to zasłonę milczenia. Chciałam tylko powiedzieć, że tutaj jest dosłownie napisane, że furie się parzą w łóżkach, a nie jest to ta scena, w której Danaidy zabijają swoich mężów. Natomiast przejść chciałabym do chyba postaci ciekawszej i zdecydowanie bardziej dramatycznej, do Partenopajosa. Dosłownie to imię można tłumaczyć jako dziewiczy chłopiec albo chłopiec dziewicy. Jest to dziecko Atalanty, która pomimo, że jest kobietą śmiertelną, należy do orszaku Diany. I ten Partenopajos jest takim dzieckiem, którego Atalanta troszkę chowa w lesie, trochę przy tych nimfach. On jest świetnym łucznikiem, bardzo szybko biega, ma te wszystkie cechy typowej osoby z otoczenia Diany, typowej nimfy, która należy do jej orszaku. Jest bardzo młodziutki, jeszcze chyba przed okresem dojrzewania. Tak, ja miałam wrażenie, czytając o nim, że to jest taki, wiecie, 12, max 13-latek. Nie ma żadnego doświadczenia bojowego, ale jest lokalnym władcą i czuje się zobowiązany do tego, żeby zacząć powoli pokazywać, kto tu rządzi i pokazywać po prostu swoją męskość. W międzyczasie w Tebach atmosfera jak na średniej stypie, boją się i zbroją się, składają ofiary i zostaje przepowiedziana w ich trakcie podwójna zbrodnia. No, jest to oczywiście odniesienie do tego, jak historia Eteoklesa i Polinejkesa się zakończy. Podczas gdy wojska siedmiu wodzów wyruszają w drogę do akcji, wkracza Bachus, który no, robi co może, żeby im troszkę nabruździć i po drodze, jako bóstwo związane z przyrodą, zsyła nieurodzaj i suszę. Także wojsko idące, po pierwsze, no, traci siły, bo beznadziejnie się idzie w upale i bez wody, po drugie, nie ma się czym wyżywić i napoić, nie ma też czym wyżywić i napoić koni. Z jednej strony działa to źle na ich morale, ale z drugiej strony też no, jakby fizycznie obniża jak najbardziej wartość bojową. Bóg też zresztą, trzeba przyznać, bardzo mocno się z Tebami utożsamia. To mnie i mój ród zniszczyć ten tłum się gotuje. Z daleka czuć żar szału. Przeciw mnie Argos roznieca srogą wojnę i gniew nieposkromionej macochy. Czy aż do tego stopnia mało znaczy spopielenie matki? Jej zgon przy mym porodzie, piorunów błysk, jaki sam widziałem? Nawet te szczątki, grób pokonanej rywalki i pozostałe Teby bezbożna atakuje żelazem. Ale wojsko idące na Teby ma dużo szczęścia, ponieważ po drodze spotyka niejaką Hypsipyle, która deklaruje, że pomoże im dojść do rzeki, której wody absolutnie nigdy nie wysychają. Kim jest Hypsipyle? Na pewno w tej chwili wszyscy pytacie. Jest ona branką z królewskiego rodu, pochodzi z Lemnos. W tej chwili jest niewolnicą króla Lykurga oraz niańką jego syna Ofeltesa. I Księga Piąta w większości zdecydowanej będzie dotyczyła głównie jej. Tak naprawdę to będzie opowieść o niej i jej losach. Ja tutaj absolutnie nie będę się zagłębiać w detale, ponieważ to jest dosłownie epos w eposie. Chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że zdarza się tutaj pewna dramatyczna rzecz. Mianowicie umiera Ofeltes. Hypsipyle, jakby zaabsorbowana wojskiem, zostawia go na trawie, na chwilę dosłownie tam spuszcza z oczu i w tym czasie dzieciaka niestety zabija gigantyczny wąż. Na to wszystko, jak mogliśmy się spodziewać, wpada jeszcze król Lykurg i oczywiście chce Hypsipyle natychmiast skazać na śmierć, no bo nie dopilnowała jego dziecka tak, jak miała to zrobić jako jego niańka. Oczywiście oponuje wojsko tebańskie, takie jeszcze, wiecie, trochę nasiąknięte wodą, ponieważ oni byli zmęczeni, znużeni, tak już odwodnieni, że jak Hypsipyle doprowadziła ich do tej rzeki, to oni, słuchajcie, dosłownie z końmi ze wszystkim rzucili się do tej wody i zaczynają Hypsipyle bronić, tam się wywiązuje dyskusja, a na to wszystko jeszcze, żeby był dodatkowy zwrot akcji, wpadają jej synowie, którzy oto przybyli, oddali z odsieczą. Także, no, jak widzicie, tutaj od zdarzeń jest też gęsto. Księga szósta to w całości będą igrzyska pogrzebowe na cześć Ofeltesa.
Igrzyska pogrzebowe to jest w sumie no, taka, można powiedzieć, normalna rzecz w eposie. W Iliadzie mieliśmy całą księgę 23, która była igrzyskami pogrzebowymi na cześć Patroklosa. Tutaj jest o tyle oryginalnie, że tam wojsko żegnało wielkiego wojownika, wodza, osobę nie tylko szanowaną i poważaną, ale tak po ludzku sympatyczną i lubianą. Tam rzeczywiście ludzie mieli powód, żeby żałować. Tutaj no, nawet sam Likurg przyznaje, że no, jego dziecko nie żyje, ale można mieć inne, trwałe z daru Boga dzieci. Nam może się to wydawać strasznie okrutne, ale pamiętajmy, że w starożytności śmiertelność noworodków, nawet w rodzinach świetnie sytuowanych, była tak gigantyczna, że tego typu myślenie no, mogło się pojawiać i pojawiało się. Szansa na to, że się przeżyło, nie wiem, 5., 6. rok życia nie była jakaś gigantycznie wysoka. Także nam się to może wydawać okrutne, ale Rzymianom może się to wydawać po prostu logiczne. Tym bardziej w świetle tego, co przeczytam Wam za chwilkę. Tej krzywdy ja matka trwale doznawałam przy tej opiekunce, bo dla niej synu byłeś bardziej miły. Ją tylko znałeś, jej głosu słuchałeś, a jam ci obca. Żadnej matka z ciebie nie miała radości. To jest taki passus, który pokazuje, jak troszeczkę mogły wyglądać, bo oczywiście to nie była reguła. Relacje dziecko-rodzice w starożytnym Rzymie. Bardzo często dziecko przez pierwsze lata życia chowało się głównie ze służbą, głównie z niewolnikami. Oczywiście no, było traktowane inaczej, ponieważ było dzieckiem pana domu i ta służba głównie mu usługiwała. To nie było taki chów jak chów dzieci niewolników. Natomiast matki w Rzymie bardzo często nie karmiły dzieci, nie zajmowały się nimi, widywały nawet nie zawsze codziennie, co zresztą również pojawiało się w innych epokach. Tak? Czytamy literaturę jeszcze z XIX wieku i tam są sytuacje takie, gdzie państwo widują dzieci przez godzinę dziennie albo przez, nie wiem, parę godzin w tygodniu i to jest zupełnie normalne. Ten związek emocjonalny z niańką, mamką, wychowawcą bardzo często, szczególnie w pierwszych latach życia młodej osoby, był większy. Tym bardziej, że dla rodziny dziecko bardzo często było środkiem do uzyskania pewnych celów. Na przykład aranżowało się małżeństwa, żeby połączyć rody, żeby zyskać wpływy polityczne i tak dalej. Tą osobą, która widziała kogoś jako człowieka z własnymi emocjami, jako nie pionka w jakichś rodowych rozgrywkach, bardzo często była jakaś piastunka. I to jest taki motyw, który w literaturze antycznej funkcjonuje praktycznie w każdej tragedii i pojawia się no, bardzo, bardzo często. Jeżeli chodzi o same igrzyska, to one są opisane absolutnie arcymistrzowsko. Stacjusz po prostu jest tutaj takim prasowym komentatorem sportowym, przy którym to kultowe, leć, Adam, leć, to jest jakieś, wiecie, przedszkole zupełne. Także absolutnie polecam te igrzyska, bo tam są emocje. Był taki moment, że ja tak siedziałam, o, kto wygra? Jeśli chodzi o zestaw dyscyplin, to mamy tutaj klasycznie wyścigi rydwanów, biegi, rzut dyskiem, boks, zapasy, walkę na miecze, czyli zestaw jak w Iliadzie, co znamienne. I tutaj, tak jak tam, walka na miecze również zostanie przerwana, zanim skończy się rozlewem krwi. Jeśli chodzi o dyscyplinę ostatnią, tam był to rzut włócznią, tutaj jest strzelanie w łuku i tam nikt nie rzucał włócznią w tej dyscyplinie. Wojsko orzekło, ej, wszyscy wiemy, że Agamemnon jest tym najlepszy, niech weźmie nagrodę i po prostu idźmy jeść. Tutaj natomiast też do zawodów włóczniczych nie staje nikt, jest tylko prośba, żeby Adrastos, ten, o którym wszyscy wiedzą, że jest najlepszy, dał popis swoich umiejętności. Wyznacza mu się cel, konkretne drzewo, w które on ma trafić, on oczywiście bierze łuk, strzałę, napina, trafia w ten cel, ale tu się dzieje coś niesłychanie niepokojącego. Strzała odbija się od drzewa, zawraca i spada mu dosłownie u stóp. Jest to na tyle niepokojące, że zaczynają natychmiast tworzyć się teorie, co też się stało. Jedni mówią o jakiejś mgle, która im zaburzyła widzenie, inni o jakichś umamach wzrokowych, jeszcze inni, że a wiecie, wiatr zawiał, no to tak się stało, bogowie, ludzie strzelają, bogowie strzały noszą, haha, nie ma się czym przejmować. Taki czytelny znak. Wystarczyło posłuchać, ale no, nikt nie dotarł dwóch do dwóch. Idziemy do księgi 7, w której Jowisz się irytuje, że w ogóle co to za zabawy, dlaczego oni się zatrzymali, co oni igrzyska wyprawiają, ma być wojna. Mówiłem, że ma być wojna i wysyła Marsa, który w wojsku jednym i drugim, zarówno tym, które no, zaczyna się gotować powoli do wymarszu, jak i tym, które czeka na nieprzyjaciela w Tebach, wzbudza no, tak
taki zapał wojenny, co dużo mówić. Po prostu podnosi wszystkim levele agresji i tyle. W międzyczasie na Olimpie pojawia się Bachus, który próbuje Jowisza jednak od tych wojennych zamiarów odwieść i robi to przede wszystkim w odniesieniu do Junony. Co tu dużo mówić, zarzuca Jowiszowi, że ej, jesteś pantuflarzem. Tak bardzo sroga twa małżonka? Nie żal ci ziemi kochanej i zawiedzionych penatów i moich popiołów? My mamy paść ofiarą, by wzbogacić macosze Mykeny? Jowisz oczywiście się broni, że ej, przede wszystkim po pierwsze, to pantuflarzem nie jestem w ogóle, co to za durny pomysł. Po drugie, to wiecie, no, ja tak chcę, ale przede wszystkim los tak chce, a z losem się nie dyskutuje. A po trzecie, wiesz co, w ogóle to ty młody jesteś i ze względu na wiek na bank nie masz racji, tak, czy taki ageizm w sumie. A po czwarte, to sam jednak też nie byłeś szczególnie w stosunku do tego łaskawy. Pamiętasz w ogóle całą tą akcję z Penteuszem, twoim kuzynem? Ja tutaj w detale wchodzić oczywiście też nie będę, ponieważ kiedyś będę chciała wam powiedzieć o całej tragedii Eurypidesa, która tego motywu dotyczy. Powiem tylko w skrócie, że no, Penteusz nie był w stosunku do Bakusa jakoś szczególnie entuzjastycznie nastawiony. Generalnie był za tym, żeby zwalczać jego kult i skończyło się z tym, że został rozszarpany żywcem przez szalejące tebańskie kobiety w górach. Armia Polinejkesa w międzyczasie przekroczyła rzekę Asopos i słuchajcie, to jest dramatyczne, porównywalnie dosłownie z przekroczeniem Rubikonu przez Cezara. Nie wiem, czy to jest słuszne skojarzenie, ale to jest moje skojarzenie i będę się go trzymać. I tutaj pojawia się Jokasta, żona Edypa, która żyje w tym eposie. Nie zabiła się od razu po tym, jak dowiedziała się, że Edyp jest jej biologicznym synem. Ona wychodzi przed miasto, przechodzi przez cały obóz wojskowy, który się gdzieś już tam rozstawił pod murami. Żołnierze w ogóle wszyscy przed nią się rozstępują, ponieważ, jak pisze Stacjusz, ona idzie wielka w majestacie nieszczęść, szarpie sobie szatę na piersiach i zadaje żołnierzom pytanie, czy ktoś z was wskaże mi wroga, którego ja zrodziłam? Oczywiście ona w pewnym momencie Polinejkesa spotyka, mają okazję porozmawiać i jej przemowa do niego to jest absolutna retoryczna perła, pełna emocji, wzniosłości, patosu. Tutaj padają zdania typu urodziłam niegodziwość, lecz kocham was takich. I tuż po jej przemowie jest taki moment, że słuchajcie, całe wojsko stoi i ryczy. Są gotowi po prostu spakować się, wracać do domu, nic tu po nas. Jokasta także proponuje, że będzie rozjemcą między braćmi, że pomoże Polinejkesowi i Eteoklesowi dojść do ładu. A nawet gdyby Eteokles miał być nieprzejednany i nie chciał tej władzy oddać i nic nie dałoby się z tym zrobić, to sugeruje, że przecież Polinejkes ma cały świat na szukanie bardziej godnej wojny niż wojna domowa o władzę. To jest ta pierwsza osoba, która wprowadza jakąś w ogóle perspektywę szerszą w jego myślenie i prawie by jej się udało, niestety w to wszystko wplątuje się Rynia. Za jej sprawą pierwszymi atakującymi, ale też i pierwszymi ofiarami tej wojny stają się, uwaga, tygrysy Bachusa. Ponieważ Bachus Teby uwielbia, absolutnie kocha to miasto, no to często tam przebywa. I w okolicach Teb żyją sobie jego oswojone tygrysy, które są takimi totalnie, słuchajcie, rozleniwionymi kotami, które se łażą po polach. Lokalne bydło się ich nie boi. Pasterze karmią je z ręki, poją winem. No bo wiecie, to są koty boga wina, więc mogą sobie chodzić na permanentnej bani. Jakby to się składa wszystko w spójną całość. I to są takie maskotki dosłownie okolicy. Ten opis Stacjusza jest przepiękny. Erynia trzykrotnie je atakuje i za trzecim razem udaje jej się na te tygrysy zesłać szał, i one się rzucają na wojsko. Ten czar przemówienia Jokasty prysł. Wojsko stwierdza, okej, wysłaliście nam tutaj kobietę, żeby nas poczarowała słowami, a teraz atakujecie nas na tyłach. Nie ma. Będzie wojna. Oczywiście zaczyna się i rozkręca walka i ja tutaj będę pomijać 90%. Chciałabym wam tylko kilka takich ważniejszych śmierci pokazać bardziej detalicznie i pierwszą z nich, która jest moim zdaniem najbardziej epicką śmiercią przedstawioną w jakimkolwiek eposie, jest śmierć Amfiaraosa. Amfiaraos to jest wieszczek strony argejskiej, który ginie w sumie bardzo dziwnie, ponieważ nikt go nie rani, nikt go nie przebija włócznią, po nim się po prostu rozstępuje ziemia,
w momencie, w którym Apollo wywieszczył, że powinien już przestać żyć. I jest takie, wiecie, w Hades wstąpienie tego bohatera. Co więcej, ona jest na tyle dramatyczna, on przez ten Hades leci gdzieś tam przez ten tartar w dół, wzbudza nagłe poruszenie, bo Królestwo Umarłych może jest groźne, tak na pierwszy rzut oka, ale z drugiej strony tam jest taka dość senna atmosfera, a tu nagle wpada facet, jakiś w ogóle zakrwawiony w zbroi, co się dzieje? Pluton dochodzi do wniosku, że ej, chyba w ogóle atakuje mnie Jowisz albo Neptun. Prawdopodobnie szykuje się w ogóle wojna o władzę, taka bardziej kosmiczna. Ale za chwilę patrzę, a nie, to jakiś jeden żołnierz, w ogóle o co chodzi? Panowie zaczynają rozmawiać. I jest taki moment, w którym po przemówieniu Amfiaraosa Pluton wzrusza się w swoim sercu i stwierdza, no dobra, no przyjmujecie do Królestwa Zmarłych. Co więcej, jest powiedziane, że on się wzrusza wbrew sobie. I to jest bardzo ważna śmierć, bo to jest śmierć taka pierwsza jednego z głównych wodzów strony atakującej. Oczywiście w Tebach po zakończeniu działań wojennych tego dnia jest to powód do imprezowania i uczta jest tak radosna i tak wystawna, że nawet Edyp postanawia do niej dołączyć. I cieszy go szczęśliwy los tebańskiej wojny. Cieszy sama wojna. Syna zagrzewa do niej pochwałami, ale nie chciałby jego zwycięstwa. W cichości ducha pragnie spotkania pierwszych mieczów i posiewu zbrodni. Czyli u Edypa stabilnie, od samego początku pragnął, żeby jego synowie pozabijali się nawzajem, no i nadal tego pragnie. Jest także tutaj Aristeja Tydeusa. On zabija tam różnych bohaterów, ja z nich wszystkich chciałabym wyróżnić przede wszystkim Atysa. To jest narzeczony Ismeny, chłopaczek bardzo młody, tak jak wspomniany już po stronie atakującej Partenopaios. Dosłownie opisując go, Stacjusz mówi, że ma jeszcze rosnące barki i pierśnię włosioną. Także jest to chłopak dopiero u progu dorastania. Co więcej, Tydeusz zabija go, zdziera z niego zbroję, no bo zawsze się zdziera z zabitego zbroję, wiadomo, i ta zbroja jest tak mała, że on sobie żartuje, że to jest jak zabawka. On tego by nawet nie dał do zabawy swojej tej młodej żonie, Deipyli. No inna kwestia, że Deipyla jest tak młoda, że w sumie bardziej zabawki są potrzebne niż mąż, ale to już jakby inna kwestia, spuśćmy na to zasłony milczenia. Co ciekawe, Atys i Ismena to są młodzi ludzie, którzy się chyba rzeczywiście kochają. Powiedziane jest wprost, że młodzi podobają się sobie. I Atys bierze udział w wojnie ze względu na swoje uczucie do Ismeny. Ismena zresztą, przebywająca w mieście, przeczuwa śmierć Atysa, tak jak Iliadzie śmierć Hektora przeczuwała Andromacha. No ale Aristeja Tydeusa nie trwa w nieskończoność, po jakimś czasie dopada go Melanippos. Można sobie zażartować tak ponuro, że czarny końcek księgi, no bo imię Melanippos mniej więcej tyle znaczy. Idziemy do księgi 9 i tam zaczyna się opłakiwanie Tydeusa przez Polinę i Kesa, z tym, że no to opłakiwanie trzeba troszeczkę jednak w czasie odłożyć z tego względu, że o zwłoki Tydeusa wywiązuje się bitwa. Tutaj oczywiście paralela do bitwy o zwłoki Patroklosa jest jak najbardziej czytelna. Jeśli chodzi o same opisy walki, to one są krwawe, one są bardzo detaliczne, one są bardzo podobne do tego, co znajdziemy we wspominanej już przeze mnie dzisiaj wielokrotnie Iliadzie. Jest również bardzo dużo takich momentów zatrzymania się na polu bitwy, gdzie bijący się ze sobą bohaterowie mają okazję zamienić kilka zdań, są jakieś takie dialogi, krótkie przemowy. To są normalne takie zabiegi epickie i oczywiście tutaj też będzie się to zdarzało. W tej księdze ginie także młody Partenopaios, pomimo że wspomaga go w walkach bogini Diana, która daje mu na przykład magiczne strzały z boskim naprowadzeniem na cel. No, niestety to wszystko mu nie pomaga. W pieśni 10 walki trwają nadal, ale zapada noc i tutaj będziemy mieli przepiękną scenę, ponieważ Junona uzna, że no fajnie by było troszeczkę pomóc stronie argejskiej i wysyła w związku z tym Irydę, boginię tańczy, z posłannictwem do boga snu. Ta ma mu przekazać, że dobrze by było uśpić straże, które czuwają na tebańskich murach, tak żeby gdzieś tam mogli się zakraść na nie żołnierze z Argos, no i zrobić taką jakby dywersję na tyłach wroga. No i ta Iryda idzie do snu i tu jest przecudowna, absolutnie scena, jedna z moich chyba ulubionych, ponieważ ona przekazuje swoje posłannictwo, ale tak widząc po jego reakcji, czuję, że powinna przekazać je jeszcze raz, bo nie do końca wierzę, że on jest przytomny i ją na dobre zrozumiał. Więc sprawdza, czy do niego dotarło.
rzekła i klepie go ręką po ociągającej się piersi. A on rozkazom bogini z tą samą miną, z jaką się kiwał, przytakiwał. Wychodzi Iryda z jaskini ciemnawej, już cięższa i zasłonięte swe światło silnym odstrasza deszczem. Słuchajcie, no sen jest super. Nie dość, że sam ciągle śpi, to jeszcze Iryda, która spędziła w jego towarzystwie no kilka chwil, powiedziała mu dosłownie kilka zdań, wychodząc od niego z jaskini, musi się rozbudzić po prostu prysznicem. W księdze 11 w końcu dojdzie do pojedynku Eteoklesa z Polinejkesem. Zacznie się od składania ofiar i tego, że Eteokles zarzuci Kreontowi, że na dobrą sprawę, jeżeli sprawy pójdą naprawdę bardzo źle po stronie obu braci, to głównym wygranym tej wojny będzie w ogóle Kreont. I to chyba jemu tak naprawdę z tej całej rodziny najbardziej zależy na władzy, no. Chwilę, żeby zabłysnąć, ma również Antygona, która ma okazję taką wygłosić przemowę z murów skierowaną do Polinejkesa, ale jest już za późno, żeby do czegokolwiek go przekonywać, bo w tym czasie, kiedy ona mówi już za bramę, dosłownie Eteokles wyrusza i bracia spotykają się. I to spotkanie braci i to, co ma teraz nastąpić, ich walka, w której jeden drugiego na bank będzie musiał zabić, robi tak duże wrażenie na Adrastosie, że on dochodzi do wniosku, że ta wojna jest bez sensu. Odciąga Polinejkesa i mówi mu, wiesz co, nie kontynuujmy tego. Wróćmy do domu, ja abdykuję na twoją korzyść i każdy z was będzie miał po królestwie problem rozwiązany. No, ale sprawy, powiedzmy sobie szczerze, zabrnęły jednak już zdecydowanie zbyt daleko. Nie można się już na tym etapie wycofywać i do pojedynku dochodzi. Wygrywa go Polinejkes, który przebija Eteoklesa. Eteokles kona, Polinejkes woła, żeby szybko przyniesiono mu koronę i berło, bo on chce, żeby ostatnie, co widzi Eteokles, to Polinejkes jako król. Oczywiście on tę koronę dostaje i tak dalej, nachyla się nad bratem, ale Eteokles nie powiedział ostatniego słowa, miał ukryty sztylet. I jak tylko Polinejkes się nad nim pochylił, no to ten go zgnął. Pomimo, że właśnie spełniło się ewidentnie marzenie jego życia, no to Edyp jednak po niewczasie dochodzi do wniosku, że to chyba było głupie marzenie. I zaczyna swoich synów opłakiwać. Późno ty, cnoto, i po długim czasie pokaż moje serce. Czy jest jeszcze w tym sercu ludzkie uczucie miłości? Zwyciężasz nieszczęśliwego ojca. Zwyciężasz, naturo. Otom zdolny do żalów. Łzy po zaschniętych pełzają ranach. Ręka zbrodnicza w czułe przechodzi żale. Przyjmijcie słuszne płacze nagrobne, niegodziwie pomarli. Okrutni. Aż nazbyt moi. Na koniec tej pieśni Jokasta popełnia samobójstwo, Kreont przejmuje władzę, skazuje Edypa na wygnanie, a wojsko, które najechało Teby, zbiera się do powrotu, do domu. Ale została nam cała jeszcze pieśń 12 i ona będzie bardzo, muszę przyznać, pod pewnymi względami zaskakująca. Zaczyna się takimi dość przejmującymi opisami pobojowiska, tego jak oddzielane są trupy swoich od obcych, ponieważ Edyp, uwaga, w tej wersji zakazał chowania wszystkich żołnierzy wroga, nie tylko Polinejkesa. Na polu bitwy bezpośrednio płoną stosy pogrzebowe, ponieważ no nie ma co tych ludzi transportować do miasta. Trzeba spalić zwłoki po prostu na zewnątrz. Opisany jest również no, zapach tych rozkładających się już na wolnym powietrzu trupów. No, te wrażenia olfaktoryczne są zapierające dech w piersi, tak mniej więcej wynika z opisu Stacjusza. W międzyczasie okazuje się, że za wojskiem z Argos ciągnęła druga grupa. Były to kobiety, żony, matki, siostry żołnierzy, które teraz chciałyby swoich bliskich pochować i dowiadują się o tym, że nie będą mogły tego zrobić, ponieważ zabrania tego edykt Kreonta. I postanawiają zawalczyć o swoje, ale oczywiście no, nie mogą zawalczyć fizycznie same, więc postanawiają zwrócić się o pomoc, napuścić na Kreonta jeszcze jednego króla i wybierają Tezeusza, króla Aten. One wszystkie nawet nie docierają do Tepta, wiadomość dochodzi do nich wcześniej, także one odbijają i udają się do Aten, natomiast nie dołącza do nich Argeia, która wraz ze swoim wychowawcą Menoitesem kieruje się na pole bitwy, żeby tam poszukać zwłok Polinejkesa i spróbować je spalić, albo przynajmniej pochować. Ona oczywiście ciało Polinejkesa znajduje, rozpoznaje je przede wszystkim po tkaninach, z których wykonane były jego ubrania. I trzeba przyznać, że jej przemowa nad ciałem Polinejkesa jest niesamowita.
to się naprawdę czyta. Tutaj Stas już znowu wspiął się na wyżyny patosu, ale nie jest to patos kiczowaty, jest on w pełni uzasadniony i czyta się to naprawdę fenomenalnie. Oczywiście, żeby była pełna zgodność z mitem, no to musi się w tym równaniu pojawić jeszcze Antygona, tak? Antygona oczywiście się pojawia, następuje takie spotkanie księżniczek jak na polu bitwy. Dziewczyny no, zaczynają ze sobą chwilę rozmawiać i dochodzą do wniosku, że najlepszym, co mogą w tej sytuacji zrobić, to dorzucenie zwłok Poliny i Kesa do jakiegoś już płonącego stosu pogrzebowego, których no, na polu jest cała masa. Podnoszą go i kierują się ku najbliższemu. I jakież jest ich zdumienie, kiedy okazuje się, że jest to stos pogrzebowy Eteoklesa. A to znów bracia razem. Bo gdy tylko ogień drapieżny dotknął członków, zadrżał stos pogrzebowy i nowy przybysz zostaje ze stosu spychany. Płomienie dwudzielnymi językami buchają i na zmianę to ten wydaje szczyt bez światła. I jakby blady Orkus zespolił ognie Eumenid, każdy z dwóch groźny masą chce być dalej. Nawet drewna przy przemieszczeniu ciężaru nieco się rozeszły. Wtedy przestraszona krzyknęła dziewczyna. Przepadłyśmy, zmarłe własną ręką rozbudziłyśmy gniewy. I jak widać, dzieją się cuda. Nienawiść braci sięga poza grób. Smutną konkluzją z całego tego wydarzenia jest to, że Antygona i Aristeja dochodzą do wniosku, że no, skończyło się tak, jak wszyscy mogli przewidywać, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tym bardziej, że w międzyczasie właśnie nadchodzą ludzie Kreonta i księżniczki zostają za złamanie zakazu aresztowane. W międzyczasie pozostałe kobiety, które wyruszyły do Aten, osiągnęły cel swojej podróży, tam się schroniły u ołtarza litości i miały okazję być świadkami takiego triumfalnego pochodu Tezeusza, który właśnie wrócił z wojny z Amazonkami i prowadzi branki, skarby do miasta. To wszystko wygląda jak taki typowy rzymski pochód triumfalny po wygranej wojnie. No i wykładają mu swoją sprawę. Tezeusz nie zastanawia się za długo, on dosłownie w mgnieniu oka podejmuje decyzję, że no dobra, wojsko jeszcze nie zdążyło tak naprawdę wejść na poważnie do domu, usiąść na tyłku, ale jakby już zawracają, idą na nową wojnę. Tym razem jest to jednak wojna no, bardziej jakby taka słuszna i godna, ponieważ jest to wojna w obronie praw boskich, no bo prawo do pogrzebu jest jednym z najważniejszych praw tej kultury. Kreon w międzyczasie sądzi Antygonę i Argeję i ma je już skazać, a tu niespodzianka. Tezeusz raz z wojskiem teleportowali się u bram. Zaczyna się bitwa. Na samym początku Kreon żartuje sobie z Tezeusza, że wiesz, to sobie możesz z Amazonkami wojować, z babami tutaj czekają cię prawdziwi mężczyźni i tam próbuję mu dogadywać, ale no, po krótkim czasie Tezeusz się do niego dostaje i zabija go po prostu jednym ciosem. To jest rzeczywiście niesamowicie krótka bitwa, którą w sumie konkludują słowa Tezeusza. Przystępuje do niego poważnie Tezeus, zabiera mu zbroję i mówi: już ci się podoba poległym nieprzyjaciołom przyznać należne spalenie, pobitym pogrzebanie? Idź po swoją czarną karę, a tu o ostatnią przysługę pogrzebową bądź spokojny. Cały natomiast epos, trzeba przyznać, że kończy się niesamowicie oryginalnie, ponieważ kończy się zwrotem Statiusza do nas, czytelników. Ostaniesz się bez swego pana i będą cię czytać te bajdy o 12 lat przeze mnie pilnie kształtowana? W każdym razie, już teraz dobra opinia łaskawą ściele ci drogę. Zaczęła przyszłości ukazywać twą nowość. Już wielkoduszny Cezar raczy ciebie poznać, już i młodzież italska pilnie poznaje i pamięta ciebie. Żyj więc jak pragnę, a nie staraj się z boską walczyć Eneidą, lecz z dala za nią postępuj, zawsze czcząc jej ślady. Jeśli zaś jakaś zawiść jeszcze cię chmurą przysłania, wkrótce przepadnie i po mnie ci należne oddadzą honory. Tak, Statiusz na koniec pokazuje nam, że jest twórcą świadomym wysokiej artystycznej wartości swojego dzieła, ale z drugiej strony pokazuje się nam również jako fan wcześniejszego epika, Wergiliusza i jego Eneidy. I powinniśmy zadać sobie teraz pytanie, czemu Teby? Jeżeli chodzi o takie mity założycielskie Rzymu, no to one przede wszystkim związane są z Ilionem oraz Kartaginą, dlatego oba te miasta na przykład są w Eneidzie Wergiliusza. Jeśli chodzi o Teby, no to tak. One się na pierwszy rzut oka z Rzymem za bardzo nie kojarzą. Teby jako lokacja mitologiczna w ogóle są bardzo ważne. Ten mit tebański wydaje się być starszy od mitu trojańskiego, nie tylko dlatego, że te rzeczy po prostu dzieją się wszystkie przed Troją, ale również dlatego, że już na etapie tworzenia się Iliady i Odysei te opowieści na pewno były znane, ponieważ do nich są tam nawiązania. Na przykład Odyseusz spotyka podczas swojej katabazy, czyli zejścia do
podziemia Jocastę, chociaż ona w Odysei akurat chyba występuje pod imieniem Epicasta. Mam nadzieję, że się w tej chwili nie mylę. W każdym razie, to były opowieści, które już krążyły. Po drugie, wiemy, że również oprócz cyklu trojańskiego był także cykl tebański. On wprawdzie był od trojańskiego znacznie krótszy, liczył tylko 4 eposy i no, z nich się nie zachowało praktycznie nic. Nasze spojrzenie na mitologię grecką w ogóle jest takie bardzo iliocentryczne, z tego względu, że mamy 2 wielkie eposy, które wiążą się z tą wojną i jej następstwami, które są w całości zachowane. Mamy także zdecydowanie większą ilość fragmentów, które gdzieś tam odnoszą się albo pochodzą wręcz z tych niezachowanych w całości eposów cyklu trojańskiego. Także sytuacja, jeśli chodzi o materiał źródłowy do poznania mitu trojańskiego, jest zdecydowanie lepsza. Lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o zachowane materiały do poznania mitu tebańskiego, z kolei jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę tragików, ponieważ zdecydowanie więcej zachowało się rzeczy powiązanych właśnie z Tebami. Teby zresztą były takim no, w Atenach bardzo nośnym motywem, ponieważ Teby były takimi trochę anty-Atenami. Pamiętajmy, że wszystko to, co się tworzyło na polu tragicznym w Atenach, tworzyło się w Atenach demokratycznych, natomiast Teby to był ten taki kraj zamordystycznej jedyną władzy, do których gdzieś tam ci Ateńczycy ciągle się odnosili przez kontrast. Pod tym względem z kolei Teby przypominają trochę, jakby nie patrzeć, Rzym cesarski. Punktem wyjścia eposu jest Fraternas Acies, bratobójcza walka. Jakiś czas wcześniej Lukan opisywał bratnie orły i włócznie bratnim grożące włóczniom w swojej wojnie domowej. Więc tu jest to nawiązanie tematyczne. Teby to historia bratobójczej walki o władzę, co nie jest takie znowu niespotykane w Rzymie, szczególnie cesarskim. Wprawdzie Domicjan to już jest dynastia flawijska, która w porównaniu z wcześniejszą, julijsko-klaudyjską, no jest całkiem niezła, ale kwestia następstwa władzy też jest czymś absolutnie kluczowym. Ale i wcześniej obywatele republiki, którzy mieli być jak bracia, jak synowie wielkiej Romy, stawali przecież także przeciwko sobie. Zawierali także sojusze, takie jak Tydeus i Polinejkes, różne dum czy triumviraty. Stacjusz jest fanem Eneidy, która oczywiście dotyczy uciekinierów spod Troi, których potomkowie mają założyć Rzym, ale mit tebański w Eneidzie także występuje. Eneasz, jak każdy szanujący się heros, zalicza katabazę, czyli zejście do podziemia w celu konsultacji z duchami. I zaraz po spotkaniu z duchem Dydony, którą dopiero co on sam, na spółkę z Wenus, doprowadził do samobójstwa, spotyka kogo? Oczywiście 7 wodzów, którzy zaatakowali Teby. No bo któż ma być dla niego autorytetem i pomocą? Przecież nie herosi polegli pod Troją, z którymi w podobnych okolicznościach rozmawiał Odyseusz. Mit tebański dla Rzymian jest odwołaniem lepszym, ponieważ nie gloryfikuje tych, którzy zniszczyli ich matczyną Troję. Teby odgrywają także ważną rolę u Owidiusza, bo mitów związanych z tą lokacją jest w Metamorfozach masa. Potem bardzo intensywnie obecne są w twórczości Seneki. Wspominałam przed chwilą Lukana i jego wojnę domową. Tam jest przeprowadzona paralela między Tebami a Rzymem. Czytałam wam fragment z płomieniem, tak, na stosie pogrzebowym. Bliźniaczy opis znajdujemy w pierwszej księdze wojny domowej, w dodatku w odniesieniu właśnie do pogrzebu obu synów Edypa. Pamiętajmy też, że Rzym ma 2 mity założycielskie. Najpierw na półwysep przybywa Eneasz z ekipą, zdobywa jakieś terytoria, zaczyna odbudowywać potęgę. Parę pokoleń później mamy 2 bliźniaków, którzy razem budują miasto, po czym jeden zabija drugiego i zostaje jednowładcą. Czy możemy na Teby patrzeć jak na taki mitologiczny proto-Rzym, któremu się nie udało? Może gdyby obaj bracia nie zginęli, mielibyśmy mitologiczne imperium tebańskie? No ale wiecie, to jest taka moja niedoważona hipoteza i proszę absolutnie nie przejmować się nią szczególnie. Kolejna kluczowa rzecz tutaj to jest ten, wiecie, Tezeus ex machina, czyli ta jego ekspresowa interwencja. W mojej osobistej ocenie jest to jeden z większych buców i brutali w mitologii greckiej. Tutaj natomiast występuje jako takie, wiecie, uosobienie ładu bożego i są różne koncepcje związane z tym, kogo tak naprawdę on w boskim porządku odzwierciedla. Niektórzy mówią, że odzwierciedla Marsa, ponieważ to jest ten facet, który jeszcze nie wrócił dobrze z II wojny, już natychmiast w mgnieniu oka decyduje się na następną. Ale są i tacy, którzy mówią, że on uosabia Jowisza, ponieważ z jednej strony, okej, dobra, wywołuje drugą wojnę, ale jedyna bitwa, która podczas tej wojny się toczy, to jest bitwa bardzo szybka, bardzo krótka. On zalicza szybką Aristeję, zabija, uwaga, 7 kluczowych wojowników po stronie tebańskiej, ale idzie od razu
na zwarcie z Kreontem, żeby załatwić sprawę jak najszybciej się da. Więc on nie jest pod tym względem jak Mars, nie przeciąga bitwy i wojny jak najdłużej. On chce załatwić sprawę szybko, skutecznie i bez nadmiernego rozlewu krwi, więc może jest uosobieniem Jowisza, tego boga, który jest łączony z losem i sprawiedliwością. No tutaj oczywiście w literaturze przedmiotu spory się toczą i będą toczyły zapewne nieskończoność, bo to jest kwestia interpretacyjna, a więc i subiektywna, ale no trzeba przyznać, że jest to zagadnienie ciekawe. Co więcej, ten efekt pojawienia się Tezeusza jest bardziej, mam wrażenie, psychologiczny niż militarny. Tebańczycy oczywiście będą się bronić, oni się tam ustawiają na polu bitwy, ale nie robią tego z takim typowym zapałem, który powinien się w nich pojawić, kiedy na polu walki pojawia się Mars. No jest on potraktowany tak bardzo ambiwalentnie, tak? Bo najpierw idzie w takim triumfalnym pochodzie jako wódz rzymski. Później jest u ołtarza litości, no takiego wydawałoby się jednak chyba nieprzypadkowego bóstwa. Potem natychmiast decyduje się na wojnę, ale podczas tej wojny nie jest okrutny i mam wrażenie, że to też może być jakieś odniesienie do wodzowskiego systemu organizacji rzymskiej armii, która czasami jest przerzucana z jednego końca imperium prawie że na drugi, tam gdzie jest doraźna potrzeba załatwienia jakiejś sprawy. Może jest to właśnie odniesienie do tej roli wodza nad legionami rzymskimi, może jest to odniesienie do roli także wojska w ustanawianiu nowych dynastii. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę też na to, że mamy tutaj takie dwie kluczowe dla rozwoju całej akcji pary. Pierwsza to jest Eteokles Polinaikes, nienawidzący się bracia jak Romulus i Remus. Ale z drugiej strony mamy jeszcze te parę braci z wyboru, Polinaikes i Deus, którzy są wobec siebie lojalni jak Castor i Pollux. Bardzo ważne w rzymskim kulcie bóstwa. Wspominałam już o czasach, w jakich powstał ten epos. No i tutaj może nie jedna brew się uniosła, ponieważ no, mówimy o czasach Domicjana, który był młodszym z braci, który nie przejął władzy bezpośrednio po ojcu, po Wespazjanie. Przed nim był jeszcze Tytus, który rządził podejrzanie krótko, bo jakieś tam 2 lata. No, wydawałoby się, że szczególnie w świetle plotek, że no, Domicjan przyłożył tam rękę do śmierci Tytusa, może no, nie dosłownie rękę, ale tam dzięki jego poradom Tytus umarł szybciej niż może miałby. No i tutaj można by się zastanawiać, hola, jakim cudem to przeszło. Ale z drugiej strony ta sytuacja jest no, paralelna tylko na taki bardzo pierwszy rzut oka, ponieważ między Tytusem i Domicjanem było kilkanaście lat różnicy i jakby bardziej naturalne było, że oczywiście ten Tytus władzę przejmie, bardziej naturalne też było, że jako no, dużo starszy miał szansę po prostu szybciej umrzeć. Ale to odczytanie te bajdy jako jakiejś takiej ukrytej szpilki w kierunku Domicjana oczywiście w literaturze gdzieś tam występuje, jest to jedno z możliwych odczytań, ale oczywiście nie jedyne i nie dominujące. Ale przede wszystkim ten epos odczytuje się jako taką przestrogę przeciwko wojnie domowej, która dla obu stron konfliktu oczywiście będzie zawsze katastrofą. Bo tutaj wprawdzie mamy no, 2 wojska związane z 2 różnymi miastami, ale geneza tego konfliktu jest no, taka bardzo rodzinna. Zwróćcie też uwagę, że na koniec pada Tezeusz, facet z zewnątrz, który kładzie kres dynastii. I to jest epos, który powstał w czasie, w którym nowa dynastia tak naprawdę na tronie była dopiero od kilkunastu lat i zanosiło się na to, że być może będzie jeszcze przez wiele lat rządzić. Tak się nie stało, ale jakby no, Domicjan o tym nie wiedział, tak? I to była nowa dynastia, która po takich bardzo burzliwych czasach rzeczywiście wniosła w Rzym pewną stabilizację. No bo najpierw mieliśmy dynastię julijsko-klaudyjską, która zakończyła się rządami kolejnych, co tu dużo mówić, degeneratów, którzy no, nie kończyli w naturalny sposób. Później mieliśmy rok 3 cesarzy, tak? Galby, Otona i Witeliusza. Później w końcu objął tron Wespazjan i okazuje się, że no, zaczął zaprowadzać jakieś takie sensowne porządki. Odbudowywać potęgę militarną, ale przede wszystkim także gospodarczą Rzymu. Ta paralela między Tezeuszem, który wpada i ogarnia ten bajzel, a Wespazjanem, który zasiadł na tronie i zaczęło się robić jakoś tak sensowniej i porządniej, też jest oczywiście dość prosta do przeprowadzenia. Jeśli chodzi o inne tropy interpretacyjne, to zwraca się uwagę na dużą rolę kobiet tutaj i to taką rolę sprawczą. Jocasta prawie odwraca w ogóle całą sytuację.
prawie doprowadza do pokoju. Antygona i Ismena też mają dość dużo do powiedzenia. Są jeszcze Argeia, Deipyle. Jest cała księga praktycznie poświęcona Hypsipyle, gdzie po prostu w ogóle zapominamy o wojnie i nagle zajmujemy się nią. I to też może być nawiązanie do tego, że kobiety w Rzymie cesarskim od pierwszej, od Livii Augusty, miały dużo do powiedzenia. I często to one były tymi osobami, które dosłownie tworzyły następnych cesarzy, sadzały na tronie na przykład synów, tak jak Agrypina posadziła na tronie Nerona. I tu jest mnóstwo jeszcze zupełnie innych tematów, których ja kompletnie nie zamierzam w tej chwili otwierać ze względu na czas, bo naiwnie łudzę się, że ten materiał będzie poniżej godziny, chociaż siedzę tutaj przed tym aparatem i gadam już strasznie, strasznie długo. Jeżeli ktoś się nie zorientował jeszcze, to jest rzecz, którą ja bardzo entuzjastycznie polecam do czytania. I jeszcze kilka słów postanowiłam dograć osobno, ponieważ nie dawało mi to spokoju. Niestety muszę się odnieść bardzo negatywnie do takiej ściśle już technicznej strony wydania tej książki, ponieważ mamy tutaj, no niestety, masę błędów. Przede wszystkim są to literówki, są to również błędy ortograficzne, ale mamy również błędy składniowe, stylistyczne, brak przecinków, bardzo rzucającą się w oczy ilość błędów edytorskich. Zdarzają się okazjonalnie takie zdania, które z redakcją no na pewno się nie spotkały i miałam jednak trudność w zrozumieniu kilku zdań, w których niedociągnięcia stylistyczne sprawiły, że nie do końca wiadomo było, o co w nich chodzi. Osobną kwestią tutaj, którą również oceniam negatywnie, są przypisy, które owszem są u dołu strony, tak jak wiecie, że lubię, natomiast niestety one są niesłychanie skąpe, pomimo deklaracji we wstępie, że powinny one pomagać osobom niezorientowanym w zrozumieniu tego mitologicznego uniwersum. Tego nie robią, nie dają również kontekstu dotyczącego miejsca dzieła Statiusza w literaturze czy szerzej kulturze starożytnego Rzymu. Niestety również wstęp muszę ocenić negatywnie, ponieważ są to zaledwie 3 pełne strony druku, no i tych wiadomości siłą rzeczy nie mógł on zawierać niesamowicie dużo. Wydanie pozbawione jest również indeksu, no także przykro mi bardzo, że musiałam tak nisko ocenić te kwestie techniczne, ale nie mogłam też tego przemilczeć i tutaj jakby nie dać wam pełnego obrazu mojej oceny, nie tylko samego eposu, ale również formy, w jakiej został on nam podany. I na sam koniec. Ja szczerze polecam zakup i lekturę Tebaidy Statiusza. Dlaczego zakup? Ponieważ z wypożyczeniem może być problem. W moim mieście, w Wrocławiu, nie ma w bibliotekach w ogóle i podejrzewam, że dostępność w innych miastach w bibliotekach też oszałamiająca nie będzie może być podobna do dostępności we Wrocławiu. Natomiast nie jest to rzecz droga. Na stronie wydawnictwa i ja wam podlinkuję oczywiście stronę. Można to dostać za chyba w tej chwili niecałych 15 zł, więc póki jeszcze jest, to radzę zakupcie. Tym bardziej, że na stronie wydawnictwa są również inne fajne rzeczy ze starożytności też. Fanowską tyradę o Statiuszu kończę ostatnim gorącym poleceniem. Czytajcie ten epos. Jest po prostu wspaniały. Dajcie znać, czy go macie, czy znacie, czy czytaliście, czy planujecie, czy to, co dzisiaj o nim powiedziałam, was zachęciło, zainspirowało, jakoś zaintrygowało, czy wręcz przeciwnie, poczuliście, że matko, to w ogóle nie jest rzecz dla was. Ale wiecie co, jeżeli ten materiał był waszym pierwszym spotkaniem z Publiuszem, Papiniuszem, Statiuszem, no to oczywiście też dajcie znać, co myślicie o tym, co ja dzisiaj o nim powiedziałam i o samym dziele. Po prostu odezwijcie się, tak jak ode mnie do was. Oczywiście lajki, subskrypcje, te wszystkie bardzo ważne rzeczy na YouTubie, to jest coś, na co z waszej strony jak najbardziej nadal liczę. Ze statystyk wiem, że tylko połowa z was, którzy oglądacie w miarę regularnie ten kanał, jest subskrybentami. I oczywiście do subskrypcji zachęcam. Algorytmowi to pomoże, moim zasięgom to pomoże. Dotrzemy z dobrą nowiną o literaturze antycznej do większej ilości osób, jeżeli będę miała więcej subskrybentów, także jeżeli lubisz taką formę interakcji, jeżeli w ogóle bawisz się w subskrypcję, to nie krępuj się, zasubskrybuj również mój kanał. A za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pa!
I w sumie żałuję, że to nie jest pisane heksametrem polskim, bo ja to metrum bardzo lubię. Uważam, że polszczyzna mu służy. To wychodzi bardzo wdzięcznie, tak moim zdaniem naturalnie. No właśnie, my mamy dużo takich słów, które się tak naturalnie nam układają w heksametr. Które się nam naturalnie tak układają w heksametr, proszę bardzo. Wyszło mi zupełnie przez przypadek. Wyszło mi przez przypadek, nie czuję jak heksametruję. Kurde, jestem w tym dobra, proszę mi polać herbaty. Skąd Litwini wracali z nocnej, wracali wycieczki? Proszę mi te chwile słabości heksametrycznej złej wybaczyć. Także tak, mogłabym tak cały wieczór, ale nie mamy już czasu, więc pędźmy do Tebaidy, moi kochani widzowie. Dziś na freestyle Magdełkę złe heksametry układa. Tak. Jest płyna. Uznajmy, że to tyle.